No witam, witam. Witam. Jesteśmy z kolejnym odcinkiem. Powiem Wam, że bardzo dawno do Was nie gadałam, bo wszystkie odcinki, które ostatnio wstawiałam, to miałam nagrane jakiś czas temu tak dużo i po prostu sobie je gotowe wstawiałam i nie pamiętam, kiedy ja tu ostatnio siedziałam i do Was gadałam. A bardzo to lubię i odwykłam od tego, jak to jest fajne, więc bardzo się cieszę, że jesteśmy tu dzisiaj. Chociaż mam trochę ciężki dzień, bo jakoś strasznie boli mnie głowa przez wiatr, który jest na zewnątrz. Ogólnie moja głowa i samopoczucie jest bardzo zależne od pogody. No i wiatr zawsze powoduje u mnie duże bóle głowy, także ibuprom, mocna kawa, ale nadal mnie tu ciśnie. Niemniej przychodzę z bardzo fajnym tematem. Tematem manifestacji, słuchajcie. Było o to dużo pytań na moim kanale, na TikToku i tak dalej, żebym opowiedziała więcej o manifestacji, bo takie życie to ja musiałam sobie wymanifestować, jak to niektórzy mówią, co jest mega sweet. No i tak sobie myślę, że chyba tak było w sumie. W sensie manifestacja, ciężka praca i pomoc tej manifestacji tak trochę, bo nic samemu się nie dzieje. Samemu? Nic samo się nie dzieje. Ale to zaraz do tego przejdziemy. Generalnie film ma parę części, mój plan na ten film zawiera się w paru częściach. Ale dobra, nie będę Wam już tutaj przedłużać, po prostu przejdziemy sobie po kolei przez to wszystko, co dla Was przygotowałam, no i mam nadzieję, że ten film będzie wartościowy i fajny. Sama bym chciała taki film obejrzeć, jakbym zaczynała moją przygodę z manifestacją. Mam nadzieję, że on się przyda i wyjaśni sporo kwestii. Lecimy. Zaczniemy sobie od wyjaśnienia, czym różni się afirmacja od manifestacji. Bo słyszę ostatnio dużo, afirmowałem to, wymanifestowałem to i w sumie można mieć taki mętlik w głowie, ja też miałam, ale wyjaśnimy sobie to, czym się to różni, bardzo prostolinijnie. Tyle. Afirmacja to jest połączenie z samym sobą i zastąpienie negatywnych myśli pozytywnymi myślami, natomiast manifestacja to jest urzeczywistnianie pragnień. Czyli afirmacja to może być na przykład coś w stylu: jestem szczęśliwa, jestem zdrowa, jestem spokojna, wiecie, jakieś takie rzeczy, które są związane z mentalnością i są wewnątrz człowieka, jakby w głowie. Natomiast manifestacja to są głównie, jakbym miała to bardzo uprościć, no to są głównie rzeczy materialne. Czyli manifestujemy na przykład, ale też można manifestować bogactwo, które nie jest rzeczą materialną, ale nie jest też rzeczą mentalną. No bardziej się przekłada, bogactwo finalnie przełoży się na rzeczy materialne zazwyczaj. Więc to będzie manifestacja, rozumiecie zasadę. Afirmacja rzeczy mentalne, manifestacja rzeczy fizyczne, jeżeli mogę to tak ująć, albo takie, które skutkiem, w skutkach będą miały rzeczy fizyczne. No i tyle, tu nie ma nic trudnego. Taka świadoma manifestacja w moim życiu nie jest od zawsze, jeszcze tak wprowadzająco Wam powiem, jak to u mnie wyglądało. Nie jest to od zawsze, ja się tym zaczęłam interesować całkiem niedawno, myślę, że około miesiąc temu, więc jeżeli popełnię jakieś błędy, proszę mnie poprawić, jeśli macie coś ciekawego do dodania, proszę dodać. Natomiast starałam się w miarę zorientować w temacie i te moje techniki, które ja stosuję, działają, więc wydaje mi się, że mogę trochę już o tym opowiedzieć. W każdym razie, do czego piją, to to, że nie interesowałam się manifestacją taką świadomą od zawsze, natomiast zawsze coś w tym stylu w moim życiu było, tylko niedawno się okazało, że to się nazywa stricte manifestacja i na pewno też to macie, jeżeli nie interesujecie się stricte manifestacją, macie takie sytuacje, że myślicie o czymś i za jakiś czas to coś się dzieje, jakby przywołujecie tą rzecz myślami. I nie chodzi mi o to, że myślicie o tym, że będziecie na jachcie i za tydzień jesteście właścicielem jachtu w Nicei. Nie. Chodzi mi o takie bardziej rzeczy realne i drobne, które po prostu testują Waszą podświadomość i dzięki temu możecie zauważyć, że to faktycznie działa. I też to, że podświadomość trochę tak przewiduje przyszłość. Ja na przykład mam bardzo często takie sytuacje, że na przykład, nie wiem, myślę o jakimś artyście, którego bardzo dawno nie słuchałam, którego w ogóle nie wypuścił żadnej nowej piosenki, ani nic. Nie słuchałam, no mówię, jego piosenek, wiecie, 3 lata i myślę sobie o nim, o, był taki ktoś, o, taka piosenka, no dobra, i lecę dalej, nie? I na przykład za 3 dni widzę baner z nim, reklamę, że wypuścił nową piosenkę. Albo pokazuje mi się jego nowa trasa koncertowa na Spotify'u, gdzie przez 3 poprzednie lata nic takiego nie miało miejsca. I to jest takie totalne przyciąganie takich drobnych rzeczy. Albo już Wam nieraz opowiadałam o tym, że na przykład z
relacjami międzyludzkimi, że tak powiem. Mam tak na przykład, że myślę sobie o czymś, na przykład o jakiejś gramatycznej zasadzie w języku angielskim i na przykład dosłownie dwa dni potem idziemy ze Stasiem i Staś mówi: a dzisiaj sobie myślałam o takiej zasadzie z języka angielskiego, takiej i takiej, albo czytałam o tej zasadzie, a ja takie... A? Myślałam o tym dosłownie dwa dni temu. Więc to jest takie trochę przewidywanie przyszłości, ale też takie podświadome właśnie przyciąganie rzeczy. I to moim zdaniem jest idealne określenie manifestacji, bo jeżeli robimy to praktycznie nieświadomie, że wiecie, siedzimy i nagle wpada nam coś do głowy i coś związanego z tą rzeczą dzieje się parę dni później, co by się generalnie nie zdarzyło w normalnych warunkach. To jest crazy. To generalnie jest świadectwo tego, że podświadomość mega działa. I jeżeli może działać tak, kiedy sobie siedzimy na luzie i nie myślimy o tym za bardzo, to jak może działać, kiedy o czymś pomyślimy i serio tego chcemy? Więc tym oto pięknym akcentem, tą manifestacyjną klamrą, zamykam wstęp i teraz przechodzimy do dość długiego punktu, czyli jak manifestować, żeby manifestować z sukcesem i żeby zakończyło się to, wiecie, sukcesem po prostu dla nas. Czyli jak manifestować dobrze. Zaczniemy sobie od zasady, że nie można używać słowa nie. I powiem Wam, że jest to teoretycznie oczywista zasada, bo jeżeli czemuś przeczymy i używamy słowa nie, no to automatycznie nasza podświadomość to wypiera. Ale jest to dość trudne, bo załóżmy, że Was coś boli. Na przykład kolano. No i manifestujecie sobie zdrowie. No i pierwsze, co Wam przychodzi w manifestacji do głowy, to jest: nie boli mnie kolano. Ale nie możecie powiedzieć nie. Więc w manifestacji ważne jest, żeby nie używać właśnie tego magicznego słowa, co głowa człowieka używa dość często, powiedzmy sobie szczerze, więc nie używamy słowa nie. I na przykład zamiast powiedzieć: nie boli mi kolano, możecie zastąpić to: moje kolano jest zdrowe. Jestem zdrowa. Super się czuję. Już chciałam powiedzieć: nic mi nie dolega. Tego też nie mogę powiedzieć, bo jest tu przeczenie. Więc jest to ciężkie, ja się sama na tym często łapię, ale nie możemy przeczyć swoim własnym myślom. W kontekście jeszcze takich podstawowych, totalnie zasad podstawowych, zauważyliście, jak powiedziałam: nie boli mnie kolano. Mówię w czasie teraźniejszym, jakbym już to miała. Przekazujemy naszej podświadomości wtedy, że ta rzecz już jest, już ją mamy. I nasza podświadomość dzięki temu przestawia się na to, że o, easy, no jak już to mamy, to luz. I faktycznie potem to macie. I to jest super, powiem Wam, że można manifestować literalnie wszystko. Właśnie nawet zdrowie, które wydaje się być tak niezależne. Wszystko jest w naszej głowie i zdrowie dzieje się w naszym organizmie, który jest połączony z naszą głową, więc w zależności od tego, jak sobie to wszystko ułożycie, możecie naprawdę wyjść z dużych zdrowotnych problemów. I ja właśnie na przykładzie bolącego kolana manifestowałam sobie, że mnie nie boli, że jestem zdrowa i tak dalej. I działa. I nie boli mnie kolano, chociaż bolało mnie jak nigdy w życiu jeszcze tydzień temu. Przez jakieś dwa tygodnie w ogóle nigdy mnie nic takiego nie spotkało. Więc tak samo miałam problemy żołądkowe, już ich nie mam. Jakieś takie, wiecie, drobne problemy zdrowotne, które po prostu nam się przydarzają, bo nie jesteśmy w stanie się uchronić od wszystkiego. Ale naprawdę da się to rozwiązać. Ale reasumując, odchodząc od mojego kolana, nie mówimy słowa nie i mówimy w czasie teraźniejszym. Tak, jakbyśmy już to mieli. Przechodzimy teraz do drugiej zasady. Druga zasada, warto o niej pamiętać, wydaje się być oczywista, ale warto o niej pamiętać, czyli nie przesadzamy i manifestujemy rzeczy w miarę realne. To znaczy, jak manifestujecie, mam 7 torebek Diora, płynę na jachcie, uczepiałam się jachtu, jestem na wakacjach 7 razy w tygodniu i generalnie mam miliony dolarów na koncie, no ciężko będzie tak hopsa na raz to spełnić, jeszcze bez żadnego Waszego zaangażowania w to. Generalnie te rzeczy, które wymieniłam, one nie są takie, wiecie, totalnie abstrakcyjne. Da się to zrobić, tak? Ludzie tak żyją, więc da się. Tylko nadal nie jest to możliwe w ciągu tygodnia albo miesiąca i trzeba włożyć pracę w to, żeby tak było. Więc też nie możemy manifestować rzeczy totalnie odstrzelonych, tylko takie w miarę, które wiecie, że jest szansa, żeby się w miarę spełniły,
Ale też z drugiej strony trzeba wierzyć w siebie i wierzyć w swój potencjał i w to, że podświadomość, wszechświat i tak dalej, to wszystko się łączy i macie szansę osiągnąć naprawdę fajne rzeczy. Więc tutaj trzeba znaleźć taką złotą równowagę, złotą zasadę i taką równowagę. Każdy przypadek jest bardzo indywidualny, więc musicie to rozpracować sobie sami, ale warto pamiętać o tym, żeby po prostu mieć umiar. Zasada numer 3, czyli w jakich warunkach manifestujemy. Generalnie trzeba manifestować w tak zwanym spokoju, kochani. Czyli na przykład macie wolne popołudnie, chillowe, wróciliście już do domu po jakimś intensywnym dniu i macie sobie czas chillu i już się wyciszyliście, pooglądaliście na przykład TikToczki, na mnie to działa, zawsze lubię tak sobie bezwiednie poprzeglądać TikToczki, wtedy moja głowa się tak wycisza. I na przykład to jest fajny czas na manifestację, żeby właśnie znaleźć sobie taki spokojny, cichy czas w ciągu dnia, żeby nikt wam go nie zakłócał i sobie pomanifestować. Dobrze jest na przykład robić to rano i wieczorem. Jest to powiązane ze snem, ponieważ sen bardzo pomaga przyswoić tą naszą manifestację. Natomiast jeżeli nie macie ochoty rano i wieczorem, nie macie czasu, nie czujecie, że to jest wasz czas, wygospodarowanie takiego czasu w ciągu dnia też jest super. Możecie sobie ułożyć jakąś stałą manifestację czy afirmację, ale nazwijmy to ogólnie manifestacją. Jakąś taką stałą manifestację, którą sobie będziecie powtarzać jak taką modlitwę albo taki wiersz, albo mówić sobie po prostu to, czego akurat potrzebujecie. Dobrze jest wprawić się w taki stan jakby podobny do snu, jeżeli mogę to tak ująć, że naprawdę tak się wyciszacie, że aż prawie jest ten stan ten taki przed snem, czyli już to takie bycie dosłownie z samym sobą i tylko widzenie takich wizji, które macie w głowie, znacie ten stan. Czasami jest tak, że przykładacie głowę do poduszki i już was nie ma, ja tak często mam, ale czasami jestem jeszcze w tym stanie takim przed snem, takiego bardzo głębokiego wyciszenia i to jest idealny moment dla podświadomości, żeby właśnie włożyć w nią te nasze potrzeby i nasze pragnienia. Jeżeli chodzi o takie pomocne rzeczy do manifestacji, czyli na przykład kiedy to robić właśnie, żeby to robić w spokoju i tak dalej, pomagają jeszcze mi na przykład dźwięki odpowiednie do manifestacji. To się nazywa częstotliwość do manifestacji. Możecie sobie wpisać na YouTubie i wyjdzie tego masa. Ja zawsze klikam w tą pierwszą, taki jakiś niebo fioletowo-pomarańczowe, siedzi sobie ludek na dole, czy to księżyc jakiejś planety, nawet nie wiem, bo nigdy nie patrzę na obrazek, tylko od razu, wiecie, ekranem do dołu, leci sobie ta muzyczka i ja po prostu sobie wtedy chilluję i sobie właśnie myślę o tych wszystkich rzeczach, na których mi zależy. I czasami lepsza jest cisza, to też jest bardzo indywidualna sprawa, zależy od was, ale ja sobie lubię te dźwięki do manifestacji podłączyć i po prostu czuję, że wtedy to jest takie mega wartościowe, to jest pełen proces i jakoś to lepiej po prostu do mnie trafia. Teraz mamy czwartą zasadę i to też jest takie bardzo, bardzo podstawowe, tak jak mówienie, nie mówienie nie na przykład. I to jest, słuchajcie, wizualizacja tego, co chcecie osiągnąć. I nie chodzi o to, że na przykład chcecie samochód i wyobrażacie sobie, nie wiem, granatowe Audi, cokolwiek, tylko turbo konkretnie, ekstremalnie konkretnie, dosłownie każdy szczegół momentu odbioru samochodu z salonu, konfigurowania go w internecie, każdy etap, wiecie, mega, mega konkretnie, w co jesteście ubrani, jak tam dojeżdżacie, kto was obsługuje, po prostu wizualizacja pana w salonie samochodowym, jaką kokardę ma samochód, w jakiej części salonu stoi, jakim głosem wy mówicie i jakim głosem ktoś wam odpowiada, co ten ktoś mówi do was, co wy mówicie. Literalnie tak, że jak ta sytuacja będzie się działa w waszym życiu, że wy już po prostu wiecie, co się stanie za 5 minut, bo macie to wszystko w głowie. I to mega, mega pomaga ściągnąć tą rzecz i ją sobie, wiecie, przeprocesować i podświadomość wtedy mega fajnie działa, więc takie turbo konkrety, to zajmuje trochę czasu, jest to całkiem trudne, żeby tak sobie to wszystko idealnie wyobrazić, ale jak macie cel, na którym wam zależy, to myślę, że jest to w miarę do zrobienia, więc to też jest bardzo ważna zasada. Wspomniałam już trochę o tym, jakimi słowami manifestować, w sensie, że można ułożyć sobie takie słowa, które się powtarza albo właśnie na przykład jestem zdrowa i tak dalej, ale można też manifestować pojedynczymi słowami.
Na przykład, jeżeli Wam zależy na tym, żeby dobrze Wam szło w pracy, żeby były z tego pieniądze, co za tym będą Was wszyscy w pracy lubili i szanowali, o ile nie będzie jakichś zazdrosnych osób, nieważne, to możecie to wszystko zamknąć w słowie sukces. I na przykład mówić sobie przed snem i rano, tylko powtarzać sobie sukces, sukces. A i tak w Waszej głowie i pod Waszymi zamkniętymi oczami, że tak powiem, będziecie widzieć te wszystkie rzeczy, które chcecie osiągnąć, zamykając się w tym słowie sukces. A w ogóle powiem Wam, że ja na przykład nie lubię manifestować rano i wieczorem czasami mi się zdarza, że jestem tak zmęczona, że pomimo tego, że na przykład specjalnie nie siedzę długo na telefonie, nic nie czytam i tak dalej, tylko mówię, poleżę sobie, żeby pomanifestować, przykładam głowę do poduszki, nie mam mnie. Nie udało mi się. Ale rano, jeszcze wieczorem jestem w stanie manifestować, ale rano jest mi tak ciężko, jak się przebudzam. Ja w ogóle ledwo żyję. Ja się muszę rozbudzić. A jak już się rozbudzę, to jest to, 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 to i to i już dawno jestem poza łóżkiem i wiecie, w biegu. Więc ja lubię sobie znaleźć czas w ciągu dnia na manifestację. Tak popołudniami, jak mam taki czas drzemki albo takiego zjazdu, że tak powiem, energetycznego, wiecie, to sobie właśnie na przykład włączam dźwięki, częstotliwość do manifestacji, no to są w sumie dźwięki do manifestacji i sobie wtedy manifestuję i to też bardzo mi pomaga odpocząć, pomimo tego, że mój mózg wtedy dość intensywnie pracuje nad tymi wszystkimi celami, to pozwala mi to się naprawdę zrelaksować. No to jakby manifestacja jest taką formą medytacji, a medytacja bardzo odpręża i relaksuje i pozwala się tak wyciszyć i ogarnąć, więc myślę, że to jest ta kwestia. No, ale reasumując, możemy manifestować słowem jednym, na przykład sukces, ale możemy też manifestować różnymi frazami powtarzanymi. Na przykład, jeżeli chcecie manifestować pieniądze, no to możecie sobie powiedzieć na przykład takie manifestacje. Jestem magnesem dla pieniądza. Pieniądze płyną do mnie szeroką rzeką. Na wszystkich moich kontach bankowych jest masa pieniędzy, o ile ktoś ma dużo kont bankowych. Albo wiecie, na moim koncie bankowym jest dużo pieniędzy i w tym momencie wyobrażacie sobie dosłownie te cyferki na koncie bankowym, jak wchodzicie w aplikację w telefonie czy tam w stronę internetową, nieważne. Widzicie literalnie, ile tam jest cyferek, dosłownie. I takie wiecie, dużo jest tego w internecie, na Pinterestie są też bardzo fajne afirmacje, nawet na TikToku czasami słyszę jakieś takie fajne nagrane głosówki, w sensie dźwięki, właśnie jak dziewczyny nagrywają afirmacje i potem inni to wykorzystują. Więc na pewno znajdziecie coś dla siebie, ale tutaj podaję Wam takie przykłady, jak to u mnie wygląda. Ja sobie wymiennie manifestuję, czasami po prostu sukces, sukces, sukces i sobie zamykam w tym właśnie te wszystkie moje wyobrażenia, które chcę. Albo jeżeli potrzebuję skupić się na którejś dziedzinie konkretnie, to właśnie manifestuję tymi różnymi frazami, że tak powiem, ale powtarzanymi. W miarę już je pamiętam po jakimś czasie. Jeżeli ich nie pamiętacie, możecie je sobie spisać. Okej. Ja się zastanawiałam na początku, czy nie spisać tego w telefonie, w notatkach i po prostu sobie manifestować z telefonu, ale po czasie jakoś to spamiętałam i poszło. O, lepiej. No i słuchajcie, to było takie 5 rad, które dałabym dla osoby zaczynającej z manifestacją i takie 5 podstaw manifestacji według mnie. Jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły i mogłoby być tych punktów więcej, to zapraszam w komentarzach. I przechodzimy sobie dalej do punktu, który nazywa się Vision Board. Na pewno o tym słyszeliście, czyli taka tablica marzeń, tablica wizji, jeżeli mogę to tak ująć. No i to wracamy tutaj do tego, że dobrze jest wizualizować sobie swoje pragnienia, tak wiecie, bardzo konkretnie. No i nic lepiej nie pomaga niż konkretne zdjęcia tych rzeczy i tych sytuacji zajść, zależy co tam manifestujecie i czego chcecie. Więc stworzenie vision boarda i takie przypominanie go sobie i zaznajomianie się z nim albo po prostu manifestowanie dokładnie na tym vision boardzie też mega pomaga. Możecie też zrobić vision boarda i po prostu niech on sobie leży, manifestować sobie te rzeczy, które tam zapisaliście i po pewnym czasie zobaczyć, czy to się spełniło, czy nie. Ja na przykład mam właśnie taką sytuację z mieszkaniem w Nowym Jorku. Nie mogę się wysłowić. Samolot mnie rozproszył, bo leci jakoś wyjątkowo nisko. Nieważne. Więc miałam tak, że będąc jeszcze w Warszawie, w naszym małym, ciemnym, kartonowym mieszkaniu w Warszawie, gdzie sąsiedzi mi tupali, łupali, było obrzydliwie zimno, nie miałam żadnych szans na rozwój, modeling mi, za przeproszeniem, stanął, współpraca mi stanęły i w ogóle było
powiem przepraszam, było źle. I robiłam sobie na Pinterestie taką tablicę rzeczy, które chciałabym, żeby były w naszym nowojorskim mieszkaniu. I ogólnie jakby to wszystko wyglądało i zapisywałam nawet jakieś takie rzeczy jak kubek i ekspres do kawy. I Staś się śmiał i mówił, dobra, jakiś tam kupimy ekspres, po co ty to zapisujesz, pokaż mi jakieś większe rzeczy, kolor kanapy czy coś. A ja mówię, nie, wszystko jest ważne, ja stąd wszystko chcę. I słuchajcie, wyjmując ostatnio kubek różowy z napisem I love New York, znacie ten kubek, myślę sobie, miałam to na vision boardzie, dokładnie ten kubek. I ekspres do kawy przychodzi nam jutro. Dokładnie taki, jaki chciałam, bo był na przecenie. Udało nam się go złapać z dostawą na jutro i przychodzi jutro. Nie pytajcie, dlaczego przez 5 miesięcy do tej pory nie miałam ekspresu do kawy, ale przestałam się oszukiwać, że chodzenie na dół po kawę za 6 dolarów jest zdrowe, więc od teraz mamy ekspres. W każdym razie dosłownie jutro, jak postawię ekspres i kubek, to będę mogła przystawić do tego zdjęcie z Pinteresta z mojej tablicy i będzie ten sam ekspres i ten sam kubek u kogoś na zdjęciu i to zdjęcie było na mojej tablicy i ja to sobie jeszcze wtedy podświadomie manifestowałam. Więc kochani, to działa i wiem, że to jest przykład z kubkiem i ekspresem, ja wiem, ale to jest przykład, ponieważ przykłady najprostsze na rzeczach materialnych działają, jak wiemy, najlepiej. I dla mnie, możecie sobie mówić co chcecie, ale dla mnie mój kubek i mój ekspres, którego jeszcze nie ma, ale będzie, są symbolem udanej manifestacji. I była to część takiego vision board jeszcze wtedy nieświadomego. Teraz już od jakiegoś czasu mam oddzielny vision board, wiecie, taki kolaż zdjęć i w ogóle wszystko jest. Chyba wam go nawet pokazywałam w którymś weekly vlogu, tak mi się wydaje. Więc teraz już mam wszystko uporządkowane i ogarnięte i staram się świadomie to wszystko tam, wiecie, sobie manifestować. Ale nawet takie po prostu luźne, zapisane obrazki na Pinterestie czasami mają moc. Już wam opowiedziałam trochę przykładów, jak to wyglądało właśnie z uzdrowieniem, że tak powiem, moich bolących kolan przeciążonych albo z kubeczkiem z Pinteresta, ale jeszcze wam opowiem inne przykłady z mojego życia i to było też takie bardzo, wiecie, drobne, bo na próbę manifestowałam na razie jakieś drobne rzeczy, od niedawnego czasu manifestuję takie większe, w sumie jedna z tych większych już się też spełniła, zaraz wam opowiem. W każdym razie małą rzecz, którą manifestowałam na początku, to było przed New York City Fashion Week, Swim Week, przepraszam, New York City Swim Week. To było około miesiąca temu i ja na to wydarzenie kompletnie nie miałam outfitu. Kompletnie. Jeszcze tam był dress code chrom, czyli wiecie, taki pobłysk jakby. I ja po prostu musiałam zamówić oddzielną rzecz na to wydarzenie. I zamówiłam z Depopa sukienkę. Widzieliście ją już, ale dla tych, którzy nie widzieli, muszę opowiedzieć. Taką pomarańczową z frędzelkami, z takim właśnie chromowym pobłyskiem, no świetna. I ja już nawet teraz nie pamiętam, chociaż to było miesiąc temu, ale nie pamiętam, coś się tam mieliło z Depopem i generalnie się nie udało wysłać tego wtedy, kiedy ta sukienka powinna być wysłana. I dziewczyna mi ją wysłała jakieś 5 dni przed Fashion Week, przed tym Swim Weekiem, gdzie paczki tutaj idą 5 dni plus, więc ja myślę sobie, niemożliwe, żeby to doszło. Takie były moje myśli na początku. Na 1000% nie będę miała sukienki. Nie ma opcji. I będę musiała założyć coś, co mi nie pasuje. W ogóle nie mam pomysłu na outfit. Tak bym chciała tą sukienkę. I to był właśnie takie te 5 dni, kiedy ta sukienka do mnie szła. To był właśnie ten moment, kiedy bardziej się zaczęłam interesować manifestacją. I poszłam dzień przed tym wydarzeniem do fryzjera. Siedzę w kolejce, akurat miałam czas, było tak cicho, nikt koło mnie nie łaził i sobie myślę, dobra, sprawdzam. Manifestuję sukienkę na jutrzejsze wydarzenie, żeby mi przyszła. Ona miała w ogóle być w dniu tego wydarzenia do godziny jakoś 21, a ja z domu powinnam wyjść o 16, a tam było napisane, że do 21, czyli pewnie 21 coś by była, znając życie. Więc ja w ogóle, wiecie, nie brałam pod uwagę, że ona jakkolwiek przyjdzie, ta sukienka. I nigdy rzeczy z Depopa nie przychodzą przed czasem. Nigdy. I siedzę u tego fryzjera i mówię sobie, dobra, przyjdzie mi ta sukienka. Przyjdzie mi ta sukienka, założę ją i będę wyglądała super. I zrobię sobie taki outfit, jaki chciałam. I będę pasować, wiecie, będę pasować. Jakby vibe'em do tego wydarzenia.
I tak sobie zwizualizowałam to, jakie jestem w tej sukience. Teraz jak o tym mówię, to jest takie, wiecie, głupio, śmieszne, nieważne, ale wtedy naprawdę się tym tak przejmowałam. Wiecie, jak dziewczyna outfit nie wypali. Znacie to, dziewczyny. I słuchajcie, zawołała mnie fryzjerka. Nawet nie dokończyłam tak do końca tej manifestacji. Weszłam do niej i kończymy cięcie włosów po jakieś tam pół godzinie. I ja widzę komunikat, że twoja paczka została dostarczona, a ja zamówiłam wtedy kilka paczek. Więc patrzę na to powiadomienie i mówię sobie, nie, niemożliwe, żeby to była ta sukienka. Nie ma opcji. Ja zamówiłam tyle rzeczy, ona powinna być jutro o 21, niemożliwe, żeby ją dostarczyli ponad dobę wcześniej. To była dzień wcześniej 15. Nie ma opcji. Wchodzę w to powiadomienie i to jest ta sukienka. Byłam bardzo zadowolona, powiem wam. Byłam bardzo szczęśliwa, ale jednocześnie byłam w takim szoku, że to działa. I ja wiem, że to jest drobna rzecz, że to jest sukienka i w ogóle, ale bardzo mi wtedy na tym zależało. Naprawdę mega się spięłam, żeby ta sukienka do mnie przyszła i od tego czasu ja wierzę w manifestację. Po prostu mój przykład, ekspres kubek sukienka, no przykro mi, ale nigdy taka sytuacja nie miała miejsca i od tamtego czasu, od miesiąca, wszystkie rzeczy z Depopa, których zamawiam masę, przychodzą mi jakby w momencie, w dzień, w którym są opisane, że przyjdą i w godzinie, albo nawet czasami później, bo się gubią. Więc wow. I to była jedna taka sytuacja, a druga sytuacja to było już takie większe manifestowanie, uważam, i manifestowałam sobie, to całkiem niedawno, manifestowałam sobie rozwój social mediów, żebym miała więcej ciekawych współprac i na przykład, żeby te współprace były płatne na przykład i żeby ogólnie to, tak wiecie, poszło do przodu i tak dalej. No i nie mówiłam tutaj konkretnie, ile pieniędzy i tak dalej, ale manifestowałam sobie na przykład takie hasło, że pieniądze przychodzą do mnie z różnych źródeł. I dosłownie dwa dni później napisał do mnie fotograf z super ofertą płatnej sesji. Współprace płatne do mnie się odezwały. Dostałam w ogóle masę ubrań pod koniec tamtego tygodnia. To akurat były niepłatne, ale dostałam masę ubrań i nie było wcześniej takiej sytuacji. Dosłownie te współprace wszystkie przyszły w jednym okresie, wszyscy chcieli mi dać rzeczy. Ta sesja z fotografem się super udała, posprzedawałam jeszcze swoje rzeczy na Depopie w międzyczasie i po prostu no idealnie to, co manifestowałam, że przyszły do mnie pieniądze z różnych źródeł, plus jeszcze rozwój współprac i rozwój w social mediach. Też TikTok mi ostatnio bardzo dobrze poszedł, miałam taki okres zastoju, a teraz bardzo dobrze mi idzie, chociaż nie wrzucam w sumie nic odkrywczego. No, znikąd się to nie wzięło, moi drodzy, więc... Ale tak jak mówię, wracamy tutaj do początku. To nie jest tak, że ja siedzę i macham nogą i to się wszystko, wiecie, robi samo, tylko no ja chodzę na inne sesje i oznaczają mnie dobrze fotografowie, dlatego ten fotograf do mnie napisał, bo mnie widział u innego, bo to zawsze tak działa. A widział mnie u innego, po prostu ja chodzę na masę sesji i przyjmuję prawie każde zlecenie i zawsze mi się chce, zawsze mam ochotę, zawsze daję z siebie 1000%, żeby inny fotograf mógł powiedzieć, tak, dobrze mi się z nią pracowało, zrobiła to, co chciałem i tak dalej. Współpracę dostaję dlatego, że dużo dodaję kontentu, że na przykład byliśmy robić kontent ze Stasiem w weekend, tam dwa tygodnie temu wieczorem i po prostu było gorąco, duszno, mega intensywny dzień, a my trzepaliśmy ten kontent. I dzięki temu, że postawiałam kontent z ulic właśnie New York City, to dużo firm się też do mnie odezwało, że hej, my też tak chcemy. Więc to nie jest tak, że to przychodzi do nas samo, tylko wszystko jest no po prostu ciężką pracą, ale uważam, że bardzo dużo może pomóc taka właśnie świadoma manifestacja, ale też mierzenie sił na zamiary w tym wszystkim jest bardzo ważne. Ważne jest też z takich właśnie bardzo ogólnych rzeczy, jak na przykład to, żeby mierzyć siłę na zamiary. Ważne jest to, żeby być wdzięcznym za to, co już macie. Nie tylko się skupiać na tym, co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze, tylko żeby być wdzięcznym za to, co już sobie wypracowaliście, bo wszystko, co macie, przychodzi tym, że w jakimś stopniu to wypracowaliście. I jeżeli jesteście wdzięczni, wtedy wszechświat da wam więcej rzeczy, za które możecie być wdzięczni. Zerkam tutaj tak na dół, bo mam swoje notatki, wiecie o tym, że zawsze gdzieś one tutaj są. I chciałam się właśnie wspomóc, żeby nic nie pomylić. Więc to jest jak z dobrem, przynajmniej w większości przypadków, jak trafiacie na dobrych ludzi. Jak dacie dobro, to dobro zawsze wraca. I wraca do was ze zdwojoną siłą. Chyba że traficie na wrednych, złych ludzi i złe środowisko, wtedy ta zasada nie istnieje, ale zakładamy dobrą wersję.
Więc w tym przypadku to samo. Nie można tylko podążać za tym, że wiecie, więcej, 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 więcej. Trzeba też doceniać to, co już się ma i to jest ciężkie, bo mając jedno, od razu lecimy do drugiego i zapominamy, że coś chcieliśmy, jak ciężko na to pracowaliśmy, ale no, jest to ważne, niestety. Przechodzimy do ważności snu, do wagi snu w manifestacji. Wspomniałam Wam o manifestowaniu przed snem i o wprawianiu się w taki stan presnu, że tak powiem. I to jest super moment i sen ogólnie jest mega super momentem dla podświadomości. I to nie jest tak, że wtedy nasz cały organizm odpoczywa, jak to się mówi, i nic się podczas snu nie dzieje. Podczas snu dzieje się bardzo dużo, stąd między innymi biorą się sny, na przykład nasze, które czasami są totalnie crazy. Podczas snu działa nasze serce, działają nasze płuca, rosną nam włosy, wiecie, dużo rzeczy się dzieje podczas snu, ruszamy się na przykład też podczas snu, no nie? I jesteśmy cały czas tak w miarę świadomi, o ile ktoś nie ma snu kamiennego. Ja na przykład jestem bardzo świadoma podczas snu i każdy dźwięk na przykład w obcym miejscu od razu mnie budzi, więc sen nie jest taki, że nasz organizm totalnie się wyłącza. I w kontekście właśnie podświadomości to też jest super moment, żeby wszystko w tej głowie się ułożyło, uklepało i te nasze przemyślenia z dnia codziennego wtedy się wszystkie, wiecie, wyrównują. Czytałam na przykład o przypadkach ludzi, którzy mieli jakiś problem do rozwiązania, taki wiecie, duży, życiowy, i w trakcie snu dostawali wizję rozwiązania tego problemu, taką odpowiedź po prostu na ten problem, i przed snem prosili swoją podświadomość, żeby znalazła rozwiązanie tego problemu i żeby dała im odpowiedź. I czasami to się nie działo pierwszej nocy, czasami to się działo po trzech nocach, ale at the end to się działo. Więc takie właśnie wizje rozwiązania problemu, czasami też wizje przyszłości albo jakieś takie znaki, na przykład w śnie też się często dzieją, to już jest, wracamy tutaj do takiego przewidywania przeszłości przez podświadomość. Na przykład tutaj przykład mojej mamy. Kiedy moja mama, w jej rodzinie były ziemie do podziału, różne działki, wiecie, i były różne spory w tej rodzinie, jak to w każdej polskiej rodzinie, jak jest do podziału ziemia albo dom, to się oczywiście zaczynają kłótnie, spory i tak dalej. No i okazało się, że był duży problem z tymi ziemiami i z tymi działkami i moja mama pospinała się z częścią rodziny, a właściwie ta część rodziny pospinała się z mamą i chciała ta część rodziny nieuczciwie na korzyść mamy to jakby obrócić. I mama powiedziała mi potem, że wiedziała, że coś będzie nie tak, bo śniła jej się czarna żmija, dosłownie. A to jest, wiecie, w senniku znak tego, że no podstęp, że kłamstwo, że ktoś przeciwko tobie chce źle i tak dalej, no żmija po prostu. Więc na przykład podświadomość umie też przewidywać przyszłość, chociaż to mogło być spowodowane też tym, że moja mama trochę to przywołała jakby do siebie, bo wiedziała, że będzie ten podział działek i tak dalej. I mogła też sobie założyć to, że o, na pewno będzie coś nie tak, ta osoba jest taka i taka, więc pewnie mi będzie robić źle. I stąd jej się przyśniła ta żmija i potem to się wydarzyło. Nie wiem, nie rozmawiałam z nią już w sumie na ten temat, od kiedy bardziej się interesuję manifestacją. Muszę z nią o tym porozmawiać, dam Wam update, jak było. Teraz mnie to ciekawi. Także tutaj mogą być akurat dwie wersje. No ale niemniej ciekawy przykład. Albo też podczas snu w podświadomości mieliście na pewno tak, mam nadzieję, że tak mieliście, że nie jestem jedyna, że w szkole na przykład uczycie się na sprawdzian albo o, uczycie się jakiegoś wiersza do nocy i już Wam się po prostu miesza i nic nie pamiętacie i po prostu dość, pierwszy wers z trzecim, w ogóle co ja mam dalej powiedzieć, nic nie wiem. I dobra, trudno, idziecie spać, bo mama Wam mówi, dobra, idź spać, to Ci się wszystko ułoży rano, wszystko będziesz pamiętał. Wstajecie rano i cały wiersz idealnie, mówicie. I to jest właśnie takie działanie podświadomości, że to wszystko się po prostu tam układa i te Wasze wysiłki z dnia codziennego i prośby z dnia codziennego, nawet nie fizycznie powiedziane do podświadomości, czy tam wiecie, w głowie, ale nawet nie takie wyklarowane do podświadomości, one i tak działają, bo podświadomość czyta te Wasze potrzeby i stara się Wam pomóc. I to jest w ogóle na tak prostych przykładach. Mega! I żeby nie pozostać gołosłownym, że to takie manifestowanie sukienki i ekspresu do kawy, to powiem Wam, że podświadomość i takie manifestowanie ma też bardzo duże przełożenie w świecie uczonych. I można przeczytać masę przykładów, gdzie uczeni właśnie wzorowali się na po prostu wizjach podświadomości
i gdzie jakieś problemy takie związane z nauką i opracowywaniem na przykład jakiegoś wynalazku pokazywały im się w głowie. Nawet jak o to nie prosili, albo jak prosili, to jeszcze bardziej i było to jeszcze łatwiejsze i jeszcze bardziej spektakularne. Więc cóż ja mogę więcej dodać? Skoro nauka potwierdza moje słowa, no to po prostu to tak musi być. No i tak oto przebrnęliśmy przez wszystkie moje punkty, które miałam dla Was dzisiaj przygotowane. Mam nadzieję, że fajnie bawiliście się podczas tego filmiku. Ja ostatnio jestem mega zajarana tematem manifestacji, afirmacji i tak dalej. Mega chętnie zgłębiam ten temat. Jeżeli macie jakieś fajne książki, najlepiej książki, bo w sumie filmy na YouTubie, kilka już ich przerobiłam, ale też w miarę wydaje mi się, że umiem szukać na YouTubie, a nie znalazłam tam nic takiego spektakularnego. Są jakieś takie albo jakieś stare filmy, taki mają dziwny vibe, albo jakichś takich coachów amerykańskich. Średnio to czuję, więc na YouTubie może nie, ale jeśli macie jakieś książki ciekawe o właśnie manifestacji i podświadomości, oprócz takich klasyków jak Potęga Podświadomości i tak dalej, bo to już mam oczywiście za sobą, wiadomo. To podrzucajcie mi, jeżeli macie jakieś propozycje, co jeszcze może ubogacić mój umysł i moją podświadomość. No i co? Mam nadzieję, że film był wartościowy i ciekawy i widzimy się niedługo w kolejnym materiale. Buziaki!